Paweł trafił na zdjęcia w jakimś magazynie, bodajże to była Polityka, jakiś reportaż fotograficzny dotyczący tego tematu. Zobaczył kilka zdjęć dzieciaków w mieście jeżdżących konno i to były bardzo mocne obrazy. Natychmiast go to zainteresowało, żeby dalej eksplorować temat. Dowiedział się, poznał fotografa, który wykonał te zdjęcia, dowiedział się, gdzie tego szukać, pojechał na zwiady i podczas tych zwiadów no, prawie by został pobity, był bardzo czasami groźnie i niebezpiecznie, ponieważ chłopacy no, nie są, to nie jest taki to nie są wcale tak bardzo bezpiecznie, miło wyglądające dzielnice jak na obrazku, to widać. Ale przyciągnęło go coś do tego filmu wtedy, bo podczas gdy jakaś grupa chłopaków postanowiła, nie wiem, na obcym się trochę powyżywać, jeden z nich po fakcie, po tym jak Paweł trochę oddalił się od grupy wyraźnie agresywnej, jeden z chłopaków podszedł do Pawła, powiedział, że ej, nie jesteśmy tacy źli, to tylko takie, wiesz, żarty. I to był Dylan, główny bohater. Tak się zaczęła praca nad tym filmem. Dylan sam znalazł reżysera. Czyli to nie wy wybraliście spośród masy tych dzieciaków właśnie Dylana, którego historia jest tyle interesująca, że ma takie, a nie inne traumatyczne doświadczenia, tylko on tak naprawdę wybrał was. Tak, to była pierwsza dłoń wyciągnięta ku nam, ku ekipie filmowej. A potem okazało się, że no, jest jakaś fantastyczna historia tego chłopaka. To myśleliśmy, że to jest taki, okej, okay, mam jakiś kontakt, ktoś tak życzliwie na nas spojrzał, to trochę się poznamy i no, to był strzał w dziesiątkę, tak mi się wydaje. Chociaż cały czas mam takie wrażenie, że chciałbym więcej o tym dla niej się dowiedzieć, filmowo też. Czujemy, że to był, że po jakby to przywitanie było bardzo miłe i obiecywało fajną współpracę. Potem okazało się, że jest tam bardzo ciekawa historia, no ale współpraca nie była taka łatwa. Dylan zachowywał się czasami jak dzikie zwierzę i mieliśmy bardzo dużo trudności, żeby go znaleźć najzwyczajniej czasami. No właśnie, bo to widać w filmie, jest ten moment, kiedy on mówi do ciebie, jak przypuszczam, nie filmuj, tak? Czy często protestował, by pewne rzeczy nie znalazły się w końcu w filmie? Owszem, czasami protestował, ale takie jest jego naturalne prawo. Jakby robiąc film, współpracujemy. Ta współpraca przebiega najczęściej z bohaterami dokumentalnymi w sposób taki... Zaprzyjaźniamy się i rozumiemy się nawzajem. Z Dylanem, owszem, też się zaprzyjaźniliśmy, ale jednak był pewien dystans związany z tym, że chłopaki różnie zachowują się w zależności od okoliczności, jak takie stado młodych wilczków. Jeżeli prąd każe im płynąć w drugą stronę, jeżeli nie jest akurat modnie zadawać się z ekipą filmową, to trochę zmieniają front. To na pewno dla nas było wyzwanie, żeby sobie z tym poradzić, bo przez ten dostęp do niego, do całej tej grupy był mocno utrudniony. Cały czas mam wrażenie, że to jest trochę nasza klęska, że chciałbym więcej jeszcze o nim wiedzieć. Mam nadzieję, że kiedyś trafi mi się taki temat, który jeszcze pokonam ten, może jakąś taką pustkę po tym, którym została, bo wiem, że Dylan trochę nie pozwolił nam się zbliżyć tak blisko, jakbyśmy chcieli. I dlatego podjęliśmy taką decyzję, że filmujemy go, jakby to był Animal Planet trochę. Że jakby to był, jakbyśmy obserwowali jakiś fenomen, jakiś postać, która jest całkowicie autonomiczna. Taką podjęliśmy próbę. No właśnie chciałem cię dopytać o kwestie techniczne jako operatora, jak to wyglądało filmować dzikie zwierzęta, dzikie dzieci, czy pracując z Pawłem tutaj zamierzyliście jakąś określoną formę wizualną, na przykład żeby skonfrontować naturę tak z kulturą, czyli dzikie zwierzęta z miastem, czy po prostu było tak trudno złapać cokolwiek tych dzikich istot w ruchu, że musieliście po prostu poddać się temu, co było dostępne. Planów mieliśmy dużo różnych.
rzeczywistość weryfikowała te założenia i okazywało się, że to bardziej przypominało biatlon, że po prostu biegnę, po czym zastygam, mając nadzieję, że tego bardzo nie widać, jak mam tętno 180 i próbuję coś uchwycić, nie trzęsąc się. Ale później z czasem dostrzegliśmy, że te ograniczenia trzeba jakoś wykorzystać, więc szukaliśmy różnych form pokazania tej dzielnicy w sposób bardziej stonowany poprzez też wypowiedzi, których osób związanych z tematem czy znających Dylana oraz takie ujęcie opisujące to otoczenie, bo nas bardzo dziwiło, jak spokojne i piękne to są miejsca i że w tych spokojnych, pięknych miejscach sielankowo wyglądają pasące się na idealnej trawie konie. Pomiędzy tym jest mnóstwo dramatów. Nie wszystkie udało nam się uchwycić, ale jakiś taki mały dramat, mi się wydaje, że albo jego ślad jest na ekranie. Właśnie skąd te konie? Ja pamiętam serię artykułów, która się także w polskiej prasie ukazała i tam były takie stwierdzenia, że podczas kryzysu ekonomicznego w Irlandii zbankrutowały hodowle i te konie jakoś w ten sposób się wydostały. Czy faktycznie tak było, czy są one tam od wieków i jest to rzecz zupełnie naturalna? Konie w Irlandii to jest wielki temat. To jest związane z kulturą. Tam koń był synonimem jakiegoś statusu. I to jakby nie zniknęło we krwi, nadal jakby to też związane jest z tym, co to są za miejsca, w którym się znajdujemy. To są dzielnice, które otaczają Dublin. Próbowaliśmy też w innych miastach, tam też znajdują się takie dzielnice podmiejskie, zbudowane jakby na nowo, sztucznie. Ale to kiedyś były wsie, w których jakby obecność koń był bardzo ważnym elementem gospodarstwa i ludzie byli bardzo z nimi związani. One nie były tak funkcyjne, one były też związane ze statusem. Stąd kiedy w Irlandii, w momencie kiedy ten kryzys spowodował, że faktycznie mnóstwo osób trzymających znakomite, bardzo dużo zwierząt utrzymujących je w stajniach, które były drogie, było zmuszone zrezygnować z tych drogich czynszy za utrzymywanie zwierząt i wypuszczano je masowo na jakieś pola, bezużytki, po prostu wypuszczano wolno zwierzęta, które ludzie nie mogli utrzymać, a dzieciaki były uradowane bardzo, bo nagle cena konia, na którym można jeździć, stanęła na 100 euro, 90 euro, można było kupić świetne zwierzę na takich półlegalnych targowiskach, trudno to nazwać, albo złapać jakieś, oswoić. No i to był ich wielki plac zabaw. No to stąd się bierze. Historia jest długa, ja tak staram się to streścić. Ale pokazujecie także takie terapeutyczne działanie zwierząt, koni, szczególnie konie, zresztą się hipoterapia, także przy leczeniu dzieci autystycznych często wykorzystuje, ale tutaj mamy grupę dzieciaków zagrożonych patologią i tak naprawdę te konie bardzo dużo dobrego robią. Czy wiedzieliście od początku, że tak to wygląda, czy jest to coś, co odkryliście podczas kręcenia filmu? Każdy Irlandczyk na każdym kroku mówił nam, że the horse, że one keep us out of trouble cały czas, że the horse keep me out of trouble. I to brzmiało jak taki szlagier, który ile można tego usłyszeć, ale tak jest. W jakiś sposób Irlandczycy potrzebują takich, te dzieciaki nie mają tak bardzo dużo do roboty, są dzielnice socjalne, tam nie wiem, że nie ma żadnych alternatyw, ale oni potrzebują, oni mają taką duszę dziką, że potrzebują jakichś sportów czy aktywności, które są, które im to dają. No, bycie miejskim kowbojem to jest jakaś wielka przygoda i dopóki to jest nielegalne, to ich bardzo interesuje, to im się podoba. Kiedy jakieś organizacje próbują to okiełznać, starają się stworzyć miejsca, gdzie dzieciaki mogą jeździć konno, zaczyna to przypominać jakieś bardziej cywilizowane warunki, natychmiast wszyscy tracą zainteresowanie i jeżdżą motorkami, rowerkami, ćwają, robią jakieś joyride, czyli kradną samochody, które potem podpalają i tym podobnie. To są różne takie ekstremalne zabawy, wszystko jakby dotyczy tego, że no, musi być jakaś frajda i dużo ekscytacji. I owszem, to budzi jakieś mieszane uczucia, bo czasami te konie nie są super świetnie traktowane, ale są przypadki też piękne, takich ludzi, którzy
stali się jakimiś bardzo znanymi jockeyami albo poszli potem do jakichś kompanii reprezentacyjnych wojska, bo takie dzieciaki, które od któregoś roku życia, nie wiem, tam czasami nawet 5-6 lat, jeżdżą konno bareback, czyli na oklep, bez żadnego siodła, no oni naprawdę uczą się świetnie jeździć i rozumieć zwierzęta. No i to jest dużo sprzecznych jakichś myśli, jak się to obserwuje, ale na pewno jest wiele historii znamy od Irlandczyków, opowieści o chłopakach, którzy jakoś trzymali się na powierzchni, dopóki mocno interesowali się tym tematem, a jeżeli jak zainteresowanie spadało, to często szli w jakiś lekki kryminał, albo to, no, trzeba mieć świadomość, że to są dzielnice, w których naprawdę mało osób pracuje, w których się poruszamy. Tamto pokolenie, 20, nie wiem, 19, 20, 25 lat, bardzo dużo osób jest na bezrobociu i tak świetnie sobie radzi, bo jest nie najgorszy standard socjalny. Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Pojawił się w filmie wątek agresji głównego bohatera wobec tego zwierzęcia i zastanawiam się, jaka tutaj była jakby ten względ trochę etyczny w takim względzie, że no, fajnie to nagrywać, ale w pewnym momencie na pewno też to było trudne, w którym momencie powiedzieć albo zareagować jakoś, albo zdecydować, że jest się biednym, biernym obserwatorem. I są moje pytania. No, na pewno tak było. Po pierwsze, jakby zdarzało nam się, że faktycznie zaczynamy czuć, że jest coś nie tak i kiedy należy tu interweniować. No, przyznam, że zawsze jakoś sama sytuacja się wyjaśniała. Dylan nigdy nie przekroczył jakiejś bardzo drastycznej granicy. Mieliśmy takie odczucie czasami, no, że obserwując to, no, to zwierzę nie jest zawsze najszczęśliwsze. Jednak też jest coś takiego, że te konie są mocno dzikie i te ludzie, dzieciaki wykazują się wysoce pewnością siebie, żeby opanować te zwierzęta, żeby nie dochodziło do jakichś takich jeszcze gorszych sytuacji, kiedy ten koń spłoszony ucieka gdzieś i tak dalej. No to nie wiem, gdzie była ta granica, nie wiem, jak dokładnie tobie odpowiedzieć, ale mieliśmy na pewno różne, ja przynajmniej czasami bałem się za tą kamerą, co się wydarzy i czy na pewno dobrze, że tu teraz w tym momencie jestem, ale to też jest jakby sedno tego filmu. Pewnie gdyby nas nie było tak samo, by takich mnóstwo wydarzeń miało miejsce. Nigdy nie prowokowaliśmy żadnych agresywnych zachowań. A czy są takie, były takie momenty, w których zdecydowaliście się nie włączać do filmu, bo mamy pół godziny, ale no, zakładam, że tego materiału było dużo więcej. I czy w obronie swoich bohaterów zrezygnowaliście z jakichś scen? Było jedno takie ujęcie, które faktycznie nie wyszło do filmu, bo było bardzo niekorzystnie. Dylan wyszedł, a tam on chciał spłoszyć konia i mocno go uderzył. Wcale nie chciał, aż uderzył. On czymś rzucił i trafił prosto w jakieś zwierzę i był tak tym przerażony, że to było widać, że to nie jest tak jednoznaczne, że jest jednak refleksja w tych dzieciakach. Czasami zrobią coś głupiego, mają po kilkanaście lat, można to zrozumieć. Czy mamy kolejne pytanie? To było nagrane bardzo dokładnie, drastycznie to wyglądało, chociaż tak naprawdę ostatecznie nic się nie stało. Koń to też jest całkiem solidne zwierzę, nie jest tak łatwo uszkodzić chyba. Ale dobrze, następne pytanie, bo się zakręcony jest. Ja mam takie pytanie, czy Dylan po już zakończeniu jakby całej produkcji, tworzeniu filmu, jak go zobaczył, bo zakładam, że tak było, czy był z niego zadowolony? Czy czuł jakąś satysfakcję z tego, co powstało? Dylan zobaczył film, czy był zadowolony? Dosyć obojętnie podszedł do tego, ale też jakby w momencie, kiedy film był skończony, Dylan trochę zszedł na tą ścieżkę opisywaną w filmie, czyli przestał interesować się. Tak się faktycznie stało. To krótko po tym, jak skończyliśmy film, Shelly już nie było. Dylan, wiem, że przez jakiś czas był w jakimś poprawczaku, później miał jakiegoś kuratora i był jakimś tam chłopcem na posyłki narkotykowe. To tylko tak z takich formalnych różnych rzeczy, więc to trudno było później tak naprawdę mieć z nim dobry kontakt. Nie wiem,
jak on teraz się ma, muszę Pawła zapytać, on trochę bardziej czuwa, co tam się dzieje. Ale środowisko bardzo fajnie zareagowało, bardzo miło, dużo osób przyszło i czuć wielkie zaangażowanie Irlandczyków, tych starszych, tych, którzy czują ten cały temat, którzy są Urban Cowboys sprzed 20 lat i którzy wyszli na ludzi albo przeszli jakąś drogę życiową i wrócili do koni dziś. Oni bardzo kibicowali i bardzo cieszyli się na filmie. No to nas to bardzo podbudowało. No właśnie, jak wyglądał ten pokaz w Dublinie? Czy to się odbyło w jakimś centrum kultury? Czy sami organizowaliście pokaz, który umożliwił bohaterom, czy ich przyjaciołom, rodzinom zobaczyć ostateczny efekt filmu? Pokaz organizował produkcja razem z Pawłem. Mnie tam nie było, więc aż tak bardzo dużo szczegółów opowiedzieć nie mogę. Wiem, że bardzo dużo osób przyszło i że zainteresowała pełna sala, oddychała. Trochę jak na jakimś filmie z komunii, każdą część osób widziało, a tu jestem ja, a tam Józek, ale film był też emocjonalnie odbierany, więc cieszyliśmy się. Mimo, już taka mała historia, no jest jakby wątek, temat jest wielki, nasz film jest mały, takie mam odczucie. Trochę związane był z tą małą produkcją, bo to trzeba mieć trochę więcej pieniędzy, żeby tam jeszcze więcej pokazać. Staraliśmy się, jak mogliśmy, w naszych na warunkach, jakie dysponowaliśmy. Wiesz, jak na krótki metraż i tak mam wrażenie, że ten budżet był większy niż zwyczajowych filmów, prawda? Bo chociażby musieliście podróżować do Irlandii, tak? Budżet reżysera mocno ucierpiał. Tak, ale dużo osób nam pomogło, polska ambasada nas trochę udzieliła nam miejsc noclegowych, przyjaciele z Dublina też nas gościli przez parę tygodni, także dzięki wsparciu licznych instytucji i osób jakoś to się udało zamknąć w takim niedługim okresie zdjęciowym, intensywnym. Film, on ma podwójne napisy, tak? Napisy polskie, ale także napisy angielskie. Czy to znaczy, że słyszymy, że ten angielski, którym posługują się bohaterowie, jest dosyć specyficzny, więc czy łatwo Pan się było porozumieć na czysto takiej ludzkiej stopie? Kwestia doświadczeń. Oczywiście jak teraz tego słucham, to też mam wrażenie, że już połowę nie rozumiem, ale po pewnym czasie obecności tam osłuchaliśmy się trochę z językiem i przestaliśmy mieć wrażenie, że to jest jakieś przeżuwanie kartofli w ustach, tylko jednak coś znaczą te słowa. Nie wiem, jak widownia, czy coś rozumiecie z angielskiego, irlandzkiego, czy różnie pewnie. No, wiem, że mieliśmy takie sygnały od amerykańskiej publiczności, że oni nie rozumieją, więc musieliśmy zrobić napisy. No, sami zresztą nieraz tworząc tłumaczenie mieliśmy mocne zagwozdki, co tak naprawdę ktoś mówi, albo tworząc postsynchrony u niektórych scen, u niektórych były technicznie źle nagrane, mieliśmy duże kłopoty, żeby odtworzyć treść, ale nie wszędzie, no to jest bardzo specyficzny akcent, ale ja go uwielbiam. Być może Państwo wiedzą, Maciek jest operatorem nie tylko filmów dokumentalnych, ale także fabularnych, reklam itd., itd. Można oglądać chociażby obecnie w kinach Wszystkie nieprzespane noce Michała Marczaka, gdzie także pracowałeś jako operator, więc chciałem Cię zapytać, czym się różni tak naprawdę praca nad fabułą dla Ciebie jako operatora i nad dokumentem? Jesteśmy tu na Festiwalu Filmów Dokumentalnych i który z tych rodzajów pracy bardziej Ci odpowiada? Mam wrażenie, że istota tej pracy jest bardzo bliska, że kręcenie fabuł i dokumentów to tak naprawdę wszystko wiąże się z tym, że chcemy opowiedzieć o emocjach. Że te emocje wiążą te dwa style pracy. Przy filmie fabularnym jesteśmy trochę bardziej ograniczeni jakąś czasami niepotrzebnie dużą ekipą. Nie możemy patrzeć na wszystkie strony świata i to jest piękne w filmach dokumentalnych. Zawsze jak jestem tak ograniczony, obwarowany sprzętem i ludźmi, które udają też możliwości nakręcenia piękniejszego obrazu albo dopracowywania rzeczy, mam takie myśl, jak było fajnie to teraz być w takiej sytuacji, ale dokumentalnej, kiedy wszystko jest możliwe.
i kiedy spojrzeć można w każdą stronę, to jest, będąc w dokumencie z kolei, czasami frustruje się, ach, jest jakaś niesamowita możliwość, ale nie mam tu tego światła, którym chciałem. Także to trochę jest tak, tęsknię za tym, kiedy jestem gdzie indziej, ale na pewno mam wrażenie, że zaraz po szkole zacząłem robić głównie filmy dokumentalne. Mała jest szansa, żeby młody operator od razu dostał jakieś wielkie budżety, bo to jakby trzeba nabrać doświadczenia i cieszę się bardzo, że przez jakieś zbiegi okoliczności trafiło na mnie kilka projektów dokumentalnych, dzięki czemu mam wrażenie, że uczę się dostrzegać emocje i ustawiać się intuicyjnie do sytuacji, czy znajdować kąty patrzenia, które jakoś wynikają z naturalnych zastanych sytuacji, ze światła i pochodzą od bohaterów. Nie wiem, to jest jakaś taka szkoła naturalnego doświadczenia, którą mam nadzieję przenieść w przyszłości w jakichś innych projektach fabularnych. Film Michała Marczaka bardzo bazował na tym. On był szczególnym filmem. Mało tam bagażu, tego negatywnego bagażu filmowego ze sobą mieliśmy, ekipa była malutka, mało mieliśmy sprzętu i światła. I mieliśmy dużo czasu za to, tak trochę jak w filmie dokumentalnym, więc staraliśmy się, jak w filmie dokumentalnym, czerpać z najpiękniejszych momentów, najpiękniejszych chwil i czekaliśmy na nie, zamiast je stwarzać na siłę. Czyli różnica polega na tym, że dajesz siebie wtedy zaskakiwać, tak? Nie wszystko musi być ujęte w scenariuszu. To jest odwieczny problem reżyserów, którzy często są przywiązani do jakiegoś pomysłu. Nie tylko reżyserów, twórców filmu, mnie też to dotyczy. Wymyślają film dokumentalny, zanim on powstanie, albo przy okazji dokumentacji. Potem często temat zupełnie ucieka w jakąś inną stronę i trzeba się wrzucić do tej rzeki, płynąć z prądem, tylko orientować w sytuacji na tyle, żeby wykorzystywać ten nurt rzeki na swoją korzyść. To jest takie sedno, mi się wydaje, jakieś takie odnajdywanie się w filmie dokumentalnym, bo rzeczywistość zawsze zaskakuje. Jak będziemy próbować forsować wtedy własną wersję wydarzeń, stracimy coś, co jest istotą, albo co jest bardzo cenne, bo prawdziwe.